Drodzy boi. Siemaneczko, witam serdecznie. Z tej strony wasz ulubiony youtuber. Dzisiaj powiem wam, jak sobie poradzić z rozwiązywaniem konfliktów. Wyobraźcie sobie na przykład teraz sytuację, w której znajdujecie się na przykład późnym wieczorem, na przykład na ulicy, przykładowo w Warszawie, i sobie idziecie i nagle randomowo podchodzi do was jeden typek, i on mówi do was, i on do was mówi, pyta, czy macie jakiś problem, tak bez konkretnego powodu, najczęściej tak się zdarza. No i wtedy co należy zrobić w takiej sytuacji? Jest taki gagatek, najczęściej jest albo większy od was, albo tego samego rozmiaru, ale ma po prostu coś nie tak z deklem, więc za bardzo nie jesteście w stanie nic z nim ugadać. Dlatego w takiej sytuacji jedynie co robicie, to mówicie do niego: ej, nie mam żadnego do ciebie problemu, wyglądasz bardzo seksownie. Może tak, nie wiem, chciałbyś... Albo na przykład, jeśli w takiej sytuacji osoba zaatakuje was, to albo nie, powiem wam dwa scenariusze, jakie mogą być po takiej sytuacji, po takiej czynności, którą wykonacie. Jeden z nich będzie taki, że taka osoba po prostu dostanie Beyblade w głowie, ewentualnie fidget spinner, i po prostu nie będzie wiedziała, co się dzieje, więc ucieknie. Drugim scenariuszem jest to, że dana osoba będzie próbowała was zaatakować, bo pomyśli, że jesteście nie tacy owacy, homo sapiens i te sprawy. I wtedy będzie próbowała was zaatakować, ale w takiej sytuacji zawsze możemy posłużyć się wysokimi punktami charyzmy. I w takiej sytuacji, w której pięść oponenta już leci w waszą stronę, jedynie co po prostu robicie, to...